Cześć, witam was wszystkich, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Kilgor, a to kolejny odcinek Króla Pojedynków na moim kanale. Ale, zanim przejdziemy do pojedynku, wiecie co macie robić. Zostawcie po sobie jakiś ślad, zestaw dobrego duelowca jest jak najbardziej na propsie, co nie? No i co? Ostatnio zagraliśmy sobie mecz duel i wygraliśmy kilka fajnych kart. Postanowiłem więc wrzucić jedną z tamtych kart do naszego deku, a mianowicie jest to Parasite Paradict. Ma dosyć ciekawy efekt, muszę wam powiedzieć. Jednak chciałbym zobaczyć, jak on działa w praktyce. Dlatego też... No co? Dlatego też przechodzimy do pojedynku i rozwalmy Yugiego. Efekt tej karty jest naprawdę ciekawy. A mianowicie, kiedy zostanie ona flip summonowana, zostaje wtasowana do deku Yugiego i jeżeli Yugi na nią natrafi podczas dobierania kart, no to w tym momencie ta karta zostaje przyzwana na pole bitwy i Yugiemu zostaje zadane 1000 life pointsów. Więc to jest naprawdę ciekawy efekt, ok? Umówmy się. I chciałbym zobaczyć, jak on będzie działał. Ale tak wiecie, w praktyce, dokładnie. No i co? No i wydaje mi się, że na bezpiecznym zagramy sobie Gamma the Magnet Warriora, na czym turę zakończymy. Jak tam Yugi? King's Knight jakiś ofensywny. No, twój King's Knight nie przebije się przez obronę naszego Gamma the Magnet Warriora. Niestety. Ale stety dla nas. Zakrył dwie karty. Ho. No dobrze. Wyjdziemy sobie awesome. I będziemy, prawda, wyciągać od niego jego niefajne trapy. Magiczne cylindry. Magiczne cylindry nie są dla nas aż tak straszne. No i Dust Tornado. Okej. Tym samym wiemy, że przynajmniej nie był to Mirror Force, co nie? Yugi dograł jednego zakrytego potwora. No dobrze. W takim razie myślę, że my zagramy w ten sposób. Axe Rider. Nasz Gamma the Magnet Warrior zostanie przesunięty w pozycję ataku. No i atakujemy. Kolejno. Axe Rider wjeżdża w jego King's Knighta. Przy okazji zada mu 100 punktów obrażeń. Teraz nasza Ausa atakuje zakrytego potwora. O nie, Biedrona. Ale lipa. Serio, Biedronę zagrał. Skurczybyk. Skurczybąk. No okej, ale my mamy Gemini Elfa na ręce. Nasz Gemini Elf jest silniejszy niż jego Queen's Knight. Do tego doszedł nam Sangan, żeby dobrać sobie ewentualnego pingwina. Albo tą naszą nową kartę, co nie? No ciekawe. Zagramy sobie. Na początku Gemini Elfami zniszczymy jego, prawda, potwora. No i na tym turę zakończymy. No i spoko. Yugi wskrzesza. Ale tym samym daje możliwość nam, aby wskrzesić. No i naszym wyborem będzie chyba Ausa. Tak mi się wydaje, że to będzie najsensowniejsze, co możemy zrobić. On dokłada Alpha the Magnet Warriora. Jednak obrona naszej Ausy jest większa niż atak jego stworka. No dlatego też przeżywamy, tak?
Mamy wołanie łowcy. Wołanie łowcy sobie zakryjemy. Na jego miejscu wskrzeszałbym Biedronę. Jeżeli miałbym być szczery. Z jej efektu znowu by zniszczył nam wszystkie praktycznie potwory na polu. A on kogo wskrzesił? Kogo? King's Knighta chyba, nie? Jaki on miał tam współczynnik obronny? 1500? Coś koło tego, nie? No w sumie mógłbym wymienić na Buster Bladera. Ha. Ale tego nie zrobię. Zakryję sobie Sangana. Przejdę do Battle Pace. I będę atakował pojedynczo. Mirror Force? Mhm. Tak też myślałem. No powiem wam, lipa. Yugi trochę ograł, można by rzec. No ale nie zagrał w żaden sposób, którego bym się po nim nie spodziewał, tak? Teraz wjeżdża ze spell kartą, którą jest Heavy Storm. Nie fajnie. Zbudował sobie skurczybąk przewagę, co? Na polu. Z efektu Sangana możemy dobrać sobie jakąś kartę. Co, dobieramy tą nową? Jak mówicie? No nie no. Weźmy sobie pingwina na łapę. Aj, wjeżdża nam za 1600. Na tym turę kończy. Nam doszedł Gemini Elf, co jest naprawdę fajne. Oczywiście wystawimy go sobie w pozycję ataku. No i rozwalamy jego King's Knighta. Przy tym zadając 300 punktów obrażeń. Na tym turę zakończymy. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Okej, nie będzie. Tribut summonował. To jest naprawdę spoko. Ojej, Flame Cerberus. Powiem wam. Wymienimy sobie Gemini Elfa na Flame Cerbera. Zawsze to jest potężniejszy potwór na polu bitwy, co nie? A nie możemy dostawić żadnego czwórkowego potwora, bo takiego nie mamy. A Pingwina i Morfingiara nie chcę używać, żeby co? Żeby zadać 450 punktów obrażeń, czy tam ile ma Morfingiar? No 800, okej. Yugi na tym turę znowu zakończył. My mamy Monster Reborn. No i to już jest ciekawsze, wam powiem. Bo teraz zagramy sobie Monster Reborn. Dokładnie, Yugi. Zagrywamy spell kartę. Wskrzeszamy sobie Gemini Elfa w pozycji atakującej. No i fajnie. Teraz byśmy mogli zrobić sobie Buster Bladera na pole, przyzwać. Ale nie wiem, co to jest za potwór. A ten potwór to równie dobrze może być to stworzenie, które ma z efektu zniszczenie jednej karty przeciwnika. Dlatego też teraz przechodzimy w Battle Pace. Gemini Elf zaatakuje jego Derok Spirit. Spoko. No i Flame Cerber wjedzie w jego Gamma The Magnet Warriora. Okej. I teraz pytanie brzmi, czy chcę przyzwać Buster Bladera? No niekoniecznie. Chcę na tym turę zakończyć. I zobaczymy, jak zagra. Dziugi, dziugi. A jak mógłby zagrać Yugi? Oczywiście w taki sposób, który wkurzy nas najbardziej, co nie?
Oj, lipa. Lipa, lipa. Panie i panowie. Gdyż Zombie the Dark nie może atakować Yugiego bezpośrednio. No jednak mamy potężnego potwora na polu bitwy. Zakrywa jakąś kartę. Na tym turę kończy. Cholera, mumifikacja. Kusi mnie, żeby użyć pingwina albo morfingiara, wiecie? Żeby go tam skrobać po kostkach. No ale to byłaby strata, co nie? Tych dwóch naprawdę potężnych kart. Na tym turę również zakończę. To niezły meczyk. Kończymy sobie turę, zarówno ja, jak i Yugi. Żaden z nas nie może atakować drugiego. No nieźle. O, masz ci los. Doszedł mu jakiś potwór, co nie? No i nam również jakiś ofensywny Daro wleciał. Super sprawa. Okej, no to zombia atakuje. Spellbinding Cycle. O, ty cholero niedobra. Taki z ciebie cwaniaczek jest. Aha. Co, zombie nam zniszczysz? No a jak? Okej. Okej, spoko. My na tym turę zakończymy. No i Yugi musiał zakończyć. Nie doszedł mu żaden potwór, nie? O, Parasite, Parasit nam doszedł. No to spoko, zakryjemy go sobie. Przejdziemy w Battle Pace, no i darem zadamy oczywiście bezpośrednie obrażenia. O nie, Yugi używa Kuribo, żeby je zneutralizować. Wjeżdża ze spellkartą, którą są miecze zaklętego światła. No a jakżeby inaczej, co on mógłby użyć, kiedy my mamy przewagę na polu bitwy? No ale, niestety Yugi, muszę cię rozczarować, gdyż twoje miecze zaklętego światła zostaną zniszczone z efektu naszego Magic Jammer. Spoko, mamy tutaj magiczne cylindry, je sobie zakryjemy, flip summonujemy Parasite Parasit. No i fajnie. La la la. No mogłem wymienić w sumie na Buster Bladera, wiecie? Tak sobie teraz myślę. Ale no, bo może uda nam się zobaczyć efekt tego potworka w praniu, co nie? Na tym turę kończymy. Daro co prawda nie ma 2600 punktów ataku jak Buster Blader, ale 1850 również na pewno go zapiekło. Hoho, no proszę bardzo, Mystical Space Typhoon. Gramy go od razu. Niszczymy jego Trap Hole. O, bardzo niefajna karta. Jeżeli miałbym być szczery. Zakryjemy sobie pingwina. Przejdziemy w Battle Pace. No i dziabniemy go znowu za 1850 punktów. No i co? No i na tym turę kończymy. Co na to, Yugi? Yugi zakrył kolejnego potworka. Trap kartę jakoś zakrył. Hi, 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 hi. Ho, 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 ho. No dobrze. Zagramy sobie Dark Witch. Przejdziemy w Battle Pace. No i kąsamy go po kostkach. O, ty dziadu karmazynowy. No dobrze. Tak chcesz się bawić? Używamy mumifikacji? No nie. Nie używajmy jej na razie. Hihi.
Dobra, na tym turę zakończymy. Przeszło mi przez głowę, żeby... O, proszę bardzo! A jednak się udało. Zadało mu 1000 obrażeń. Aj. Ale to specjalnie również przyzywa. No i teraz on ma Dark Magician of Chaos. Jednak jego atak zostaje wykorzystany przeciw niemu. Chociaż równie dobrze moglibyśmy, prawda, odkryć pingwina, no i odesłać mu jego maga z powrotem na rękę. Ale nie musieliśmy tego robić. A co to jest za potworek? Jest świetny, leci chyba zamiast Flame Cerbera do naszej talii. Tego Parasekta, nie wiem czy wspomniałem na początku, wrzuciłem zamiast Gadget Soldiera, czyli tego potworka, który miał 1800 ataku, 2000 obrony. Czekajcie, może uda mi się go znaleźć. O, w zamian za tego wrzuciłem, co nie? No i co? I poszukajmy tej naszej nowej karty. Jest. Efektem tego Kaisera Glidera jest to, że nie może zostać on zniszczony podczas bitwy przez potwora, który posiada taki sam atak jak on. Jednak czy Yugi posiada potwory ze współczynnikiem ataku 2400? No nie wydaje mi się, co nie? Ale mimo wszystko umieścimy go zamiast Flame Cerbera. Tak myślę. Ma większy atak, ma większą obronę i wymaga również jednego poświęcenia, co nie? No i co? No i to by było na dzisiaj tyle. Jeżeli film wam się podobał, wiecie co macie robić. Do usłyszenia w kolejnym filmie już jutro o 18:00. Trzymajcie się mordeczki. Siema!